No i cóż, kolejne nagrody. Drodzy Państwo, ogromnie przyjemnie jest móc zapowiadać właśnie takie wydarzenia. A to wszystko dla naszego duetu, bo może troszeczkę delikatnie historycznie. Wyglądało to w ten sposób. Nic nie można było zrobić, dlatego że no, pozamiatało wszystko, co było możliwe, jeżeli chodzi o wszystkie wydarzenia, spotkania i tak dalej. Tak się stało nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Nikt z nas na to nie miał wpływu. Ale nadarzyła się okazja, żeby posłuchać, jak śpiewają młode lubonianki. Zrobiliśmy taki konkurs, zrobiliśmy taki malutry mini festiwal, zrobiliśmy przesłuchania, powołaliśmy jury. Miałem być przyjemność tym jury przewodniczącym. I co się okazało? Bardzo dwie zdolne dziewczyny. I właśnie nagrodę SAFP-u, o którą one walczyły, wywalczyły jako duet. Bardzo proszę na scenę Natalię Domek i Gabrysię Bartnik. Proszę, żebyście przyszły. I teraz uwaga. To jest dla Was niesamowity moment, ponieważ nie kto inny wręczy nagrodę SAFP-u. Ja bym też chciał, żeby mi kiedyś wręczył nagrodę, ale ja nie śpiewam. Drodzy Państwo, Piotr Kuźniak. Czy Państwo pamiętacie zespół Truba Duży? Trochę. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SAF w imieniu Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAF, pana Ryszarda Poznakowskiego. Panie Piotrze, zapraszam na scenę. Pan już jest. Tak, już jestem. Świetnie. Witam serdecznie szanownych gości, wspaniałą publiczność lubońską. Muszę tylko powiedzieć, że ja dzisiaj nie będę śpiewać. Ale jestem tutaj właśnie w innej roli. Chciałem wręczyć Grand Prix festiwalu właśnie polskiej piosenki imienia Janusza Kondratowicza dla tych wspaniałych dwóch dziewczyn. Kochane, macie taką piękną statuetkę. Jest to tylko jedna statuetka. Ale myślę, że tak, jeden tydzień u jednej, drugi tydzień u drugiej, albo miesiąc na przykład u jednej, miesiąc u drugiej. Proszę bardzo. Drodzy Państwo, to nie koniec nagród. To nie koniec, wręczy... uwaga. O właśnie. Nasze stowarzyszenie przyznało również dla tego duetu taką nagrodę w wysokości 1000 euro. A tym to się możecie podzielić. Ja myślę, że to pomoże Wam troszkę w rozwijaniu Waszego wspaniałego talentu. I pamiętajcie, nasza polska piosenka jest wspaniała. Brawo dla tych małych, bardzo utalentowanych. Ja bardzo dziękuję. Bardzo może dziękujemy. Państwu za rok zaśpiewam. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pan Piotr Kuźniak. Dziewczyny, na momencik musicie to zdeponować u pani... U pani o, Ani. Właśnie, u pani Ani i u pani Klaudii. No i teraz, żebyście państwo zauważyli, za co te wszystkie nagrody i te splendory, no to po prostu muszą Sławek no przyjść tak, do pracy. Tak. Tak, ale to będą wykonania solo, rozumiem. Tak, bo duetu nie usłyszymy. Dzisiaj. Duetu nie usłyszymy, dlatego że chciały zaśpiewać każda osobno. Ja myślę, że dla Państwa to też będzie wielka uczta. Tak jest. To jest taka wielka motywacja i już wiem, że jest taka wola tych młodych wokalistek, że będą dalej rozwijały swoje umiejętności. Obydwie są z Lubonia, to strasznie cieszy. Brawa dla jednej. No i co? A jeszcze jest Gabriela Bartnik. Gabrysia, Krzesimir Dębski napisał tą piosenkę. Słowa napisał również Jacek Cygan. Zobaczcie, jak jest blisko nas dzisiaj. Krzysiu Antkowiak kiedyś to zaśpiewał, ale ty zaśpiewasz to równie cudownie. Zakazany owoc! Iść spać. Mówią mi tak, ja w twym wieku to fakt i zamyka się świat dozwolony od lat. Zakazany owoc dumnie krąży mi nad głową. Zakazany owoc marzeń ciemnych.
czemu tak jest, że nie wolno mi chcieć rzeczy super na pięć, tych, na które mam chęć. Za to co dnia muszę zmagać się sama z górą nudy, gdzie spadł dawno wywiał już wiatr. Zakazany owoc dumnie krąży mi nad głową, zakazany owoc marzeń ciemnych tabu. Zakazany owoc, znany szansa przeszła obok, choć już czułam ten smak. Zakazany owoc dumnie krąży mi nad głową, zakazany owoc marzeń ciemnych tabu. Zakazany owoc, znany szansa przeszła obok, choć już czułam ten smak. Bartnik. Drodzy Państwo, serce rośnie, naprawdę, jak się patrzy na takie wykonania. Taki to będzie teraz.